Dzień dobry, z tej strony Gniazdo Nostalgii. Przez jakiś czas nie widzieliście mnie w połę, życie czy coś tam i tak dalej, niezależnie z jakich powodów ominąłem tak wspaniały tytuł, jakim jest połę, no was to w tym momencie nie obchodzi. Macie do czynienia z tym wspaniałym filmem przecież. Jakkolwiek chciałbym wam już w tym momencie powiedzieć, że zwiększamy częstotliwość połę. W tym momencie przeszedłem dwa rozdziały i jak najbardziej zapowiada się na to, że jestem w stanie utrzymać systematyczność na poziomie jednego filmu w tygodniu. Zakładam, że każdy film będzie się pojawiać po dwóch rozdziałach, przy czym możliwe, że to się zmieni, ponieważ rozdziały są dosyć nieregularne i niektóre są bardzo długie, a niektóre krótkie. Przynajmniej tak mi się wydaje, przynajmniej takie rzeczy usłyszałem od widzów na Discordzie. Dodatkowo, sama ilość rozdziałów omawianych przeze mnie będzie bardzo zależna od tego, jaką ilość przemyśleń będę w stanie wam przedstawić. I tutaj niestety moje wielkie rozżalenie polega na tym, że przez te dwa rozdziały nie za wiele się zmieniło. W dalszym ciągu połę mi się nie podoba. W dalszym ciągu dosyć męczę się w przypadku tego tytułu. Zwłaszcza, że no cóż, cały pierdzielony miesiąc zajęło mi wzięcie się po prostu za ten tytuł. I to nawet mając na względzie to, że lubię Piotrka Maciejczaka i chciałem się poddać challenge'owi. No cóż, niestety cmentarzysko już odpada, no ale jak najbardziej w dalszym ciągu będziemy eksplorować Poe. Dodatkowo, żeby wyzbyć się całego jadu, który we mnie w tym momencie jest, to moi wspaniali Patronite'owi wspierający stwierdzili, że moim tytułem na poprzedni miesiąc będzie Titan Quest. Kurwa. Kolejny RTS. Co oni mieli w głowie? Bo przecież absolutnie się nie męczę przy jakichkolwiek RTS-ach. Czy też slasherach, takich jak właśnie Poe, Diablo czy cokolwiek. Uwielbiam tego typu tytuły. I najwyraźniej też to, że tak bardzo narzekałem na Discordzie na tych wspierających, zmusiło ich do tego, że w tym miesiącu będą ogrywane Silent Hill 2 i Silent Hill 3. Gry, do których też absolutnie nie żywię jakiejkolwiek sympatii. No ale cóż, będzie wspaniała jazda bez trzymanki i w tym momencie przechodzimy już do Poe. A więc, w ramach mojego ponownego podejścia do Poe zdecydowałem się na to, żeby zagrać na serwerze, czy też po prostu na trybie niehardkorowym. Głównie dlatego, że zostałem namówiony przez znajomych, którzy twierdzili, że okej, ty się źle bawisz, ale to przez to, że grasz na hardkorze i po prostu się męczysz, ponieważ musisz resetować wielokrotnie, bo przecież giniesz jak totalny śmieć. No i w sumie było w tym trochę prawdy, więc cóż, zacząłem grać na trybie normalnym. Oczywiście na aktualnym sezonie, żeby ekonomia nie była totalnie wypierdolona w kosmos. I szczerze mówiąc, muszę powiedzieć, że był to jak najbardziej dobry call. W sensie, granie na hardkorze jak najbardziej może się wydawać przyjemne, ale w momencie, w którym posiadamy niezbędną wiedzę, żeby faktycznie z tego czerpać właśnie przyjemność. No ja tej wiedzy póki co nie posiadam i przede wszystkim podchodzę do gameplayu w tego typu gierki bardzo na luzie, dlatego też ginę bardzo często. W momencie, w którym zrzuciłem z siebie tą presję tego, że o nie, nie mogę zginąć, bo inaczej zresetuje mi się postać i ta presja nie wpływała za bardzo na mój gameplay, ale przede wszystkim na głowę, to można naprawdę powiedzieć, że no może nie tyle, co zacząłem czerpać z tej gry jakąś nieziemską przyjemność, to po prostu podchodziłem do tej gry bardziej na luzie i faktycznie byłem w stanie się zmusić do tego, żeby siąść do Poe codziennie. Pograć sobie w ten tytuł pół godzinki, może godzinkę i faktycznie się jakoś tam bawić. Więc to jak najbardziej oceniam na plus. W dodatku miałem takie podejście, że po prostu jestem prowadzony w miarę przez znajomego z Discorda. Co prawda nie jestem weteranem serii, no ale przeszedł o wiele dalej niż ja, więc po prostu ogarnia na tyle, że będzie w stanie mi wskazać taki build, który pozwoli mi na przejście tych pierwszych rozdziałów na pewno, a może nawet wszystkich. Dlatego też wybrałem sobie starego dziadka, który pokazuje swoją klatę, tak jak zresztą i ja mam to w zwyczaju, no i ruszyliśmy do przodu. Skill, na którym będę się skupiać w ramach w zasadzie swojego całego gameplayu, to jest Rolling Magma. Podobno bardzo OP, no ja tego za bardzo póki co nie odczułem, ale byłem w stanie podejść do tego tytułu tak, jakbym grał po prostu z X-em czy czymś. Czyli rzucałem sobie kulkę ognistą przed siebie, no i biegałem dalej. No i właśnie z tym skillem przeszedłem przez pierwszy akt w zasadzie bezproblemowo. No oczywiście udało mi się zginąć, no ale pominijmy to. Właśnie też dowiedziałem się, konsultując się oczywiście z moimi widzami na Discordzie, ponieważ nie mam pojęcia co o tej grze powiedzieć. W każdym razie, po każdym akcie dochodzi nam wspaniała mechanika. W przypadku aktu pierwszego, w momencie w którym go przejdziemy, czyli to co zrobiliśmy w ramach
właśnie tego materiału. Jest to polowanie na potwory. Zapewne zastanawiacie się, co to do cholery jest. Oczywiście jest to mechanika, która polega na tym, że bijemy mobki. Niesamowite Poe ponownie pokazuje nam, czemu szczytuje nad Diablo. Jeżeli chodzi o samą mechanikę, mimo że wykonałem parę questów, które były związane właśnie z tą aktywnością, to absolutnie mnie ona nie wciągnęła. No jest to po prostu znajdowanie konkretnych mobów i pokonywanie ich. Robimy to przez cały tytuł. Chodzimy i polujemy na potworki. Niesamowity gameplay. I oczywiście możecie wyczuć troszkę soli wylewającej się po prostu ze mnie, no ale po prostu aktualnie nie bawię się w tym tytule najlepiej. Ponownie, tak jak w ramach pierwszego materiału, zostawiam sobie tą furtkę na to, że zmienię zdanie, że jednak określę tą mechanikę, czy po prostu cały gameplay w Poe jako niesamowicie dobry i tak dalej. No ale póki co tak nie jest. W każdym razie, tak jak w ramach pierwszego aktu, większość gameplayu polega na tym, że zabijamy losowe mobki i rozwijamy naszą postać w bardzo podstawowy sposób, czyli rozdajemy pierwsze punkty umiejętności i przede wszystkim pozyskujemy pierwsze właśnie skillsy. To mniej więcej cały drugi akt, mimo że różni się znacząco w porównaniu właśnie z pierwszym aktem, jeżeli chodzi o samą konstrukcję questów, które są potrzebne do głównej linii fabularnej, polega na tym samym. Odkrywamy podstawowe mechaniki tego tytułu, odblokujemy następne umiejętności oraz rozwijamy naszą postać, odblokowując czy też przyznając następne punkty skilli. I teraz tak, w ramach mojego pierwszego materiału bardzo skupiłem się na tym, że drzewko rozwoju jest łopatologiczne i zwiększa nam tylko i wyłącznie damage. I w tym momencie podtrzymuję to, do tej pory tak jest. Wiadomo, w późniejszych etapach rozgrywki, czy w późniejszych etapach drzewka, to drzewko może mieć bardzo duży wpływ na to, jak używamy w ogóle skilli czy cokolwiek. Przynajmniej właśnie z tego, co czytałem w komentarzach, ponieważ bardzo to wytykaliście ostatnio. Póki co jednak w ramach mojego rozwoju, no właśnie polegało to tylko i wyłącznie na tym, że na przykład mój damage zwiększał się o 10%. Dodatkowo, i tutaj od widzów się dowiedziałem, że to 10% do, załóżmy, elemental damage'u nie jest osobnym mnożnikiem. Czyli nasz cały damage, który wynosi, załóżmy, 150 punktów obrażeń, nie mnoży się razy 1,1. A potem w momencie, w którym wybieramy taki sam skill, który polega właśnie na tym, że dostajemy plus 10 do elemental damage'u, no to nie jest tak, że 150 mnoży nam się razy 1,1, potem ponownie mnoży nam się razy 1,1, tylko cała wartość 150 punktów obrażeń mnoży nam się razy 1,2. Co sprawia, że każdy jeden upgrade, który dajemy powyżej 100% dodanego mnożnika, jest po prostu warty troszkę mniej. W sensie oczywiście, każdy mnożnik tego typu jest warty taką samą ilość punktową, czyli te 10% zawsze będzie wynosić te 15 damage'a dodatkowego. Tylko że procentowo obrażenia będą rosnąć coraz po prostu mniej. Bo w przypadku, gdy dodamy mnożnik przez 0,1 do, załóżmy, mnożnika już 6,0, no to nie będzie on miał aż takiego impaktu na sam damage output. I to jest faktycznie ciekawa rzecz, wokół której można kombinować i stwierdzić, że na przykład, okej, mamy już mnożnik razy 3,0, więc idziemy w całkowicie inny mnożnik, nawet jeżeli punkty tam będą na początku troszkę niewarte zachodu. Przy czym to, jak mówiłem, to jest coś, co będę mieć na względzie w przyszłości. Aktualnie tak czy siak podążam buildem, który jest bardzo prosty, ponieważ zwiększam sobie procentowo elemental damage tyle, ile jestem w stanie. I niestety, tak jak mówiłem, w ramach drugiego rozdziału w zasadzie cały gameplay polega na tym samym. I zakładam, że tak będzie też w przypadku następnych rozdziałów, ale ta strefa rozwoju naszej postaci będzie kompletnie bardziej rozbudowana na przykład. W sensie będę musiał po prostu pokombinować, żeby w ogóle przejść dany rozdział i tak dalej. Aktualnie, no niestety wyglądało to w taki sposób, że przechodzę do jakiejkolwiek lokacji, rzucam sobie kilka kulek jak z X, no i wychodzę z lokacji, ponieważ pokonałem tam już wszystko. Same bossy też nie sprawiły mi jakichś wielkich trudności, dlatego ten film nie jest aż tak bardzo treściwy. Przy czym chciałbym wspomnieć o dosyć ciekawej rzeczy, mianowicie skille supportowe. Czyli łączymy sobie nasz główny skill, załóżmy, że będzie to ta Rolling Magma, połączyłem ją z mniejszym czasem kastowania, więc szybkość tego kastowania dosyć wzrosła i byłem w stanie dostosować właśnie te skille, które rozwijałem, do właśnie tej umiejętności. Czyli w tym momencie na przykład szedłem w to, żeby jak najwięcej, czy jak najczęściej po prostu trafiało mi się obrażenie krytyczne.
A jako, że kulki będę rzucać dosyć często, no to właśnie te obrażenia krytyczne będą wchodzić właśnie o wiele częściej. No i to jest faktycznie fajna mechanika, przy czym nie byłem w stanie w pełni z niej korzystać, ponieważ no posiadałem tylko i wyłącznie zmniejszenie właśnie tego czasu rzucania, a nie posiadałem między innymi tego, że na przykład nie rzucam już jedną kulką, tylko trzema, albo te kulki są po prostu olbrzymiej wielkości czy cokolwiek. A z tego co słyszałem, to przy odpowiednim kamyku właśnie jestem w stanie to osiągnąć i brzmi to ekscytująco, przy czym jeszcze tego nie doświadczyłem. No i niestety, jeżeli chodzi o POE na ten moment, to jest to po prostu film, który ma wam dać update, gdzie aktualnie się znajduję i potwierdzić wam, że tak, w dalszym ciągu zajmuję się POE. Tak, jak najbardziej w dalszym ciągu planuję serię z POE, więc o to się nie martwcie. Póki co, no taki krótki, update'owy po prostu filmik, nad czym aktualnie siedzę. Więc cóż, to by było na dzisiaj na tyle. Widzimy się już niedługo. I teraz mówię to tak naprawdę, obiecuję wam, czy cokolwiek. Póki co, to było Gniazdo Nostalgii. Widzimy się w następnym filmie, tak jak wcześniej wspominałem.